Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim 21. spotkaniu. Dzisiejszy temat to pomysły na zajęcia z kalendarzem świąt nietypowych. Ja nazywam się Paulina Borodz-Bartkiewicz i będę dzisiaj dla Was ten Facebook Live prowadzić. Słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą bądź słuchają mnie pierwszy raz, prowadzę swoją szkołę językową, Centrum Języków Obcych Sherlock w Kobyłce i od tak naprawdę końca lutego prowadzę dla Was live'y i profil na Facebooku Angielski na Głowie. Dzisiaj poruszymy sobie temat kalendarza świąt nietypowych, który odkryłam powiedzmy w zeszłym roku i gdzieś tam bardzo mocno przemówił on do mnie i z chęcią pokażę Wam dzisiaj pomysły na różnego rodzaju aktywności właśnie z tym związane. Dzisiaj też nie miałam serca, słuchajcie, żeby gdzieś tam wyrzucać swojego pieska z pokoju, także gdyby dawał nam tutaj mocno czadu albo byłoby go słychać, to po prostu na chwilkę Was opuszczę i go z tego pokoju wyprowadzę. Plan spotkania będzie wyglądał następująco. Witam wszystkich, witam Beato, witam swoją imienniczkę Paulinę. Zacznę od spraw organizacyjnych dla osób, które powiedzmy są pierwszy raz. Potem omówimy sobie kalendarz świąt nietypowych na wrzesień, czerwiec. Pomysły na nietypowe lekcje językowe z humorem, pokażę Wam, co wybrałam. Tak naprawdę przeprowadzę Was po jednych zajęciach nietypowych na każdy miesiąc w roku szkolnym 2022-2023, a następnie pod koniec Facebook Live'a pomówimy o tym, co się będzie działo za tydzień. Dobrze, to idąc dalej, przechodząc do spraw organizacyjnych, live będzie trwał od godziny 19.30 do około 20.30. Zazwyczaj udaje mi się wszystko ładnie, pięknie zapisać. Na 21 spotkań tylko jeden na razie mi się nie udało, także mam nadzieję i ten będzie śmigał zarówno na Facebooku, jak i za parę dni po live'ie na YouTubie. Na koniec spotkania będzie Ci podany mail, pod który możecie się do mnie zgłosić, aby otrzymać certyfikat. Jeżeli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to ja bazuję gdzieś tam na kalendarzu Calbi. Jest to taki kalendarz, który pozwala mi organizować też rok szkolny z różnymi świętami, z różnymi przerwami i dosłownie pokrótce pokażę Wam, jak on wygląda i skąd te święta nietypowe tak naprawdę można brać. Myślę, że od razu też Wam podlinkuję ten slajd, z którego będę korzystać. Już wrzucam Wam na czat. Dzień dobry, dzień dobry. To teraz słuchajcie się przerzucimy, żebym Wam pokazała, jak ta stronka wygląda. Tutaj macie jeszcze taki print screen. Możecie na tej stronce tak naprawdę dostać każdy możliwy kalendarz, tak? Czy to taki kalendarz roku szkolnego, czy kalendarz podstawowy, czy właśnie kalendarz świąt nietypowych. I powiem Wam, że nieważne, co sobie wymyślicie, na każdy dzień tak naprawdę możecie przygotować coś innego dla swoich uczniów, albo powiedzmy złapać jakiś totalny, wiecie, jeden malutki, kreatywny pomysł, żeby z nimi coś innego porobić. To spróbuję się teraz przełączyć, żeby Wam pokazać mniej więcej nawet, ile tych dni jest już we wrześniu. Dajcie mi momencik, już szukam sobie tej karty, żeby Wam ją udostępnić. Dobra, już powinniście widzieć ten kalendarz. I teraz tak naprawdę zobaczcie, ja mam tutaj wrzesień i każdy dzień miesiąca jest tak naprawdę jakimś dniem nietypowym. Zobaczcie, Dzień Marzyciela, Międzynarodowy Dzień Urody, właśnie taki sobie dzisiaj na wrzesień zaplanowałam. Dzień Piłkarza, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. No tutaj po prostu jest, słuchajcie, jakaś niezliczona liczba pomysłów. I tak naprawdę mogę sobie przejść na październik, następnie na listopad i czerpać różnego rodzaju inspiracje. Ja Wam dzisiaj pokażę, słuchajcie, tylko i wyłącznie jakby wybrane przeze mnie, czyli po jednym na każdy miesiąc. Natomiast ja Was zachęcam do mocnego eksplorowania tej strony i wpadania na różne ciekawe, ale też nietypowe pomysły. Dobra, to ja wracam do prezentacji, już wszystko widzicie, jak ta stronka działa, macie link, a więc wróćmy sobie do mojej prezentacji. Dobra, i oczywiście hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Wiecie, moja podzielność uwagi czasami szwankuje. Więc dobra, słuchajcie. Teraz tak, co ja wybrałam na nasze spotkanie?
Na każdy miesiąc inne święto nietypowe. We wrześniu będziemy mówić o Międzynarodowym Dniu Urody. Na październik wybrałam sobie Światowy Dzień Uśmiechu. Na listopad Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych. Grudzień Dzień Praw Człowieka. Potem mamy w styczniu, ja sobie pomyślałam, że może fajnie by było zrobić Elvisa Presleya. Potem mamy Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera i to jakby łączę z innymi różnymi psiakami, ale to pokażę Wam później. Marzec Dzień Gramatyki. Kwiecień Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci, maj Dzień Bez Śmiecenia i czerwiec Dzień Chemika. Oczywiście to są jakby takie, które mi gdzieś tam wpadły w oko i od razu gdzieś tam wzbudziły moje pomysły, ale w czwartek wrzucę Wam taki post, gdzie będziecie mogli też podzielić się swoimi pomysłami może odnośnie tych innych dni. I teraz jakby skąd ten pomysł na to, żeby ten kalendarz świąt nietypowych w jakiś sposób wykorzystać? Oczywiście ja się też muszę trzymać, chociażby jestem w szkole językowej, ale muszę się trzymać gdzieś tam mojego planu, moich materiałów, bazujemy na książkach National Geographic Learning, wiadomo, że ja też muszę z grupami przez to przechodzić, ale stwierdziłam, że będę te nasze zajęcia przeplatać w jakiś sposób o jakieś takie ciekawe, czy to aktywności, czy może czasem całe lekcje, czy powiedzmy lekcje, które sobie moi uczniowie wybiorą, bo też możecie przejść przez kalendarz razem z nimi i może oni będą chcieli jakiś konkretny dzień przepracować. I ja uważam, że te właśnie nietypowe święta dają im szansę na takie oderwanie się, słuchajcie, od normalnych lekcji z podręcznikiem, mimo że całe prowadzę w języku angielskim, mimo że w dalszym ciągu te aktywności będą wszystkie podchodziły pod lekcję językową. Oczywiście dają szansę na poszerzenie horyzontów, takich wiecie, że możecie z nimi jeszcze przerobić dodatkową wiedzę i integrować tak naprawdę ten język angielski z każdą dziedziną życia, z każdym przedmiotem szkolnym, tak aby te zajęcia swoje mocno klilować. Pozwalają na naukę języka w inny sposób. Oczywiście, za chwilę przejdę na przykład do Międzynarodowego Dnia Urody i słuchajcie, no SPA po angielsku to jest jakby pomysł, który myślę, że w grupach szczególnie dziewczęcych bardzo mocno się sprawdzi. No i są też taką świetną okazją do tego, żeby, nie wiem, sprawdzić sobie sposób prowadzenia zajęć projektowych albo gdzieś tam pokusić się o przygotowanie stacji dydaktycznych, czy w jakiś sposób owiać to tajemnicą i zrobić z tego escape room, czy może być to też, wiecie, praca metodą odwróconej klasy, czyli powiedzmy dajecie im jakiś materiał do przygotowania się, a następnie jak przychodzą na zajęcia, po prostu na nim sobie bazujecie i prowadzicie dyskusję. Także bardzo fajny taki też rozluźniacz, fajne takie coś innego. No i dobra, wrzesień 9 to jest Międzynarodowy Dzień Urody i oczywiście nie przykładałam mocno wagi do dat, aczkolwiek fajnie jest w te zajęcia gdzieś tam wplatać jednak to, żeby one były w tym konkretnym dniu. Ja nie mam takiej szansy, dlatego że ja zaczynam swoje zajęcia 19 września i prowadzę je do końca czerwca, dlatego ten dzień będę musiała gdzieś tam przeplatać w inny sposób. No i tutaj słuchajcie, takie magiczne zdjęcie, tak sobie wyobrażam ten dzień urody, że gdzieś tam rozmawiamy, słuchajcie, po angielsku o zdrowiu, o częściach ciała, o urodzie, o tym powiedzmy jak się gdzieś tam ten kanon piękna czy kanon urody zmienia na przestrzeni lat. Potem bym się pokusiła o zrobienie jakichś wspólnych maseczek, czy kremów, czy olejków. Tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo pomysłów w internecie na bardzo proste rzeczy, które możecie wykonać z uczniami. No oczywiście wiadomo, ja już wiecie, mam z tyłu głowy cały czas to, że trzeba się rodziców zapytać, czy nie ma jakichś uczuleń. Przydałoby się dostać o tym informację, to oczywiście wiemy, tak? Natomiast bardzo, bardzo fajnie możemy gdzieś tam dzieciakom tą lekcję przygotować, możemy sobie włączyć jakąś muzyczkę relaksacyjną, możemy, nie wiem, powiedzieć im nawet, żeby przyniosły jakieś szlafroki, żebyśmy się mogli położyć. No i potem robimy sobie te zabiegi i przeprowadzamy wspólne ploteczki w języku angielskim. Ci, którzy jakby odwiedzają mnie często na tych moich Facebook Live'ach, wiedzą, że ja bardzo, bardzo mocno staram się wysysać z zajęć taką kwintesencję jakby speakingu, że cały czas gdzieś tam próbuję wplatać to mówienie w języku obcym. Każde ćwiczenie tak naprawdę jest szansą do tego, aby się komunikować i wykorzystywać ten język w praktyce. Dlatego też nie chciałabym, żebyśmy ten kalendarz świąt nietypowych traktowali tylko i wyłącznie jak ćwiczeniówkę albo powiedzmy jakieś wykonanie
wykonywanie różnych worksheetów, czy siedzenie i pisanie jakichś długich tekstów. Nie, raczej w formie takiej integracyjnej, bycia z grupą, zżywania się z grupą, rozmowy, wiecie, właśnie takiego spa i mini ploteczek. Słuchajcie, one od razu na pewno będą te wszystkie dzieciaki rozluźniać. Ja mam akurat taką przyjemność, że uczę grupy do 6 osób i zdarzają mi się grupy samych dziewczynek, więc wiecie, że ten jakby motyw, myślę, żeby się sprawdził, chociaż wy znacie najlepiej swoje grupy i wiecie, czy na przykład chłopcy by się też nie pokusili o jakąś maseczkę czy jakiś olejek na przykład zapachowy, który możecie stworzyć razem, a następnie opisać, powiedzmy, sposób jego wykonywania w języku angielskim. Idziemy sobie teraz do października i tutaj nasunęła mi się taka myśl odnośnie reklamy też. Była taka reklama chyba Kinder. Właśnie to też Wam rzuciłam tutaj w pomysły. Była taka reklama Kinder, że możecie sobie zrobić jakiś tam uśmiech. Nie, czy to były lejsy? To chyba były lejsy, teraz sobie uświadomiłam, słuchajcie. Że były to takie różne buźki na paczkach lejsów, które mogą nam jakby pokazywać te różne rodzaje uśmiechu. No i jakby dzięki temu wybrałam w sumie to na październik. No i pomyślałam sobie oczywiście, że wychodzimy od jakiejś dyskusji, tak? Pogadajcie z dziećmi, nie wiem, teraz my mieliśmy w niedzielę wczoraj taki dzień otwarty w Centrum Języków Obcych Sherlock i były takie warsztaty o emocjach dla dzieci i pani Agnieszka właśnie na tych warsztatach odrysowała swoje ciało i dzieci wpisywały różne emocje, jakie im towarzyszą w różnych sytuacjach w ich życiu szkolnym. I tak sobie myślę, że nawet ta konwersacja o tym uśmiechu czy o śmiechu może być też taką formą do rozmowy o emocjach, tak? Więc to jakby discussion questions koniecznie. I słuchaj, tak jak Wam mówiłam, myślałam, że mój piesek wytrzyma dłużej, ale dajcie mi sekundkę, ja już go wypuszczę, dobra? I do Was wracam, bo jednak nie daję rady. Lec, Babiszku. Lec. Już jestem, przepraszam, ale on zawsze tak bardzo chce ze mną siedzieć tutaj i leży pod drzwiami, ale jednak widzicie, 12 minut już miał dosyć leżenia przy moich nóżkach. Więc jedziemy dalej. Też pomyślałam sobie, że można by było się pokusić o taką zabawę z uśmiechem Kinder. Też Wam wrzucę link do tego. Na tej stronie znajduje się takie miejsce, poczekajcie, już Wam wrzucam link, żebyście mogli sobie zjechać. I na tej stronie, jak zjedziecie sobie na sam prawie że dół, jest takie coś, zacznij zabawę. Teraz czas na zabawę z rodziną. I tam włącza Wam się kamerka, gdzie możecie w tej kamerze wybierać sobie, gdzie jesteście w jakimś akwarium, że dokładacie sobie jakieś tam filtry na twarz i prezentujecie ten swój uśmiech. Oczywiście może być to zrobione w formie właśnie tego Kinder. Może być też to zrobione w formie, powiedzmy, nagrywania siebie, czy na jakichś tam filtrów ze Snapchata czy Instagrama. Myślę, że możecie się o to pokusić. Tutaj Natalia pyta, czy będzie można odsłuchać później szkolenie. Myślę, Natalio, że tak. Na razie prawie wszystkie szkolenia udało mi się nagrać i zapisać w pomyślny sposób, więc jak najbardziej będziesz mogła, mam nadzieję, to zrobić później. Także tutaj sobie możemy wykorzystać, wiecie, różne nasze aplikacje do tego, żeby ten uśmiech gdzieś tam pokazywać, no i potem o nich rozmawiać. Ja też pomyślałam sobie, że jeżeli macie młodsze grupy i chcecie o tym ten uśmiech jakoś bardzo mocno wyeksponować, no to możemy zrobić różnego rodzaju rzeczy, typu maski z nadrukiem, z odgrywaniem scenek sytuacyjnych. I tutaj znalazłam takie zdjęcie, żeby Wam tylko zobrazować, jak to wygląda. Szukamy sobie różnych bohaterów z bajek, które dzieciaczki znają. Czy to Shrek właśnie, czy to jakiś Pikachu i tym podobne. I wycinamy z tych zdjęć uśmiechy tych bohaterów, a następnie gramy w różnego rodzaju zabawy. Typu, że musicie udawać, powiedzmy, że jesteście tą postacią przez całą lekcję i mówić w sposób, jaki ona mówi w bajkach. Albo musicie na przykład zagrać w zgadnij kto to i my przykładamy Wam jakąś maskę do buzi, a Wy zgadujecie, kim jesteście. Więc tak naprawdę możecie to po prostu ograć jakoś fajnie do takiej nawet zwykłej, klasycznej lekcji, tak żeby ten motyw uśmiechu lekko przepleść.
Co więcej, ja mam taki filmik, słuchajcie, topowy, gdzie są różnego rodzaju śmiech. I zrobiłam to z taką grupą nastoletnią, że puściłam im to, a następnie próbowaliśmy udawać te formy śmiechu i uczyliśmy się przy tym słówek, jak te rodzaje śmiechu się nazywają, tak? Czy on jest jakiś tam, nie wiem, głęboki śmiech, czy śmiech z lekką czkawką i tym podobne. I mam tutaj ten filmik ze sobą, więc kawałeczek postaram się Wam puścić, ale też wrzucę Wam link w czacie dla tych osób, które gdzieś tam będą miały problem, żeby to dobrze usłyszeć. To już Wam puszczam. Taki kawałeczek, żebyście chociaż zobaczyli, o co chodzi, dobra? Hey Tyler. What? What do you do when you see a spaceman? I don't know. You park your car in it, man. It's funny. Yeah, why aren't you laughing? I said that's funny. Yeah, but that's what you do when you can't even muster up a courtesy laugh. I don't know what you want from me right now. I don't know. Maybe just a ha ha! That's not really my style. I'm more of a. Oh, I'm kind of a. He said you park your car in a spaceman. Dobra, myślę, że już mniej więcej wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że coś słyszeliście. Jeżeli nie, to wysłałam Wam link do tego. Czyli mamy tutaj różne rodzaje śmiechu. I ja później na przykład z tymi nastolatkami wprowadziliśmy jakiś dialog na jakieś randomowe tematy. W sensie, powiedzmy, było losowanie z kubeczka czy losowanie z takiego kółka. Jakieś scenki sytuacyjne, którą muszą odegrać i wpleść jeden z tych rodzajów śmiechu do tej konwersacji. Czyli na przykład tego, wiecie, klapiącego. Dokładnie. I to czasami, wiecie, robiliśmy takie na przykład nudne tematy, a wplataliśmy w to taką sytuację, żeby oni się faktycznie śmiali. Więc ten filmik był totalnym hitem i faktycznie przez całe zajęcia oni później udawali te różne rodzaje śmiechu i dzięki temu nauczyli się też nowego słownictwa. Oprócz tego ostatni pomysł, który tam był, no to oczywiście są żarty. Ja nie jestem osobą dobrą w żartach, od razu Wam mówię. To Wam dałam tylko taki pomysł jakby dla Was. Ja nie wiem, nie śmieszą mnie różne rzeczy, więc ciężko jest gdzieś tam znaleźć żart, który, wiecie, od razu mnie po prostu powali na łopatki. No ale możecie spróbować pokusić się o żarty, wiecie, polskie i angielskie, wymieszać to, sprawdzić, czy wasze dzieciaki w ogóle jakby będą w to wchodzić i będą to rozumiały. Więc tu mamy Światowy Dzień Uśmiechu i Śmiechu. Następny to Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych na listopad i myślę, że nikogo nie zaskoczę tutaj, jeżeli powiem, że oczywiście warto wprowadzić na te zajęcia łamańce językowe różnego rodzaju. Ja takie karty już przygotowywałam w moim angielskim na głowie i chciałabym je Wam tutaj zaprezentować. Oczywiście możecie się gdzieś tam po nie też zgłaszać. Ja zrobiłam taką serię Twist Your Tongue, gdzie na każdej z tych karteczek na tej drugiej i trzecim zdjęciu jest po jednym tongue twisterze, czyli łamańcu językowym. I oczywiście losowaliśmy sobie je i zrobiliśmy taki konkurs Master of Tongue Twisters. I rozdawałam dzieciakom karty, albo te worki, albo te zdjęcie od 1 do 6. I tak naprawdę miały w jakiś sposób te 6 tongue twisterów wybranych przez siebie opanować. Ja tego zrobiłam sporo, oczywiście jedne są prostsze, drugie są trudniejsze, także jesteście w stanie dopasować to do, powiedzmy, poziomu swojej grupy, jakie uczycie, ale to akurat jest taki przerywnik, który możecie wprowadzić w trakcie zajęć. Ja dużo mam takich, słuchajcie, pomysłów, gdzie, powiedzmy, nie wiem, mamy 75 minut zajęć, 90 minut zajęć i widzę, że wiecie, uczniowie są czasem tacy trochę już oklapnięci, też w zależności jaka jest godzina, jakie już mają za sobą zajęcia w szkole. I takie nawet wrzucenie, wiecie, czegoś humorystycznego, nie wiem, ten filmik ze śmiechem i do tego dyskusję, czy taki właśnie łamaniec językowy do zmierzenia się, będzie dla nich takim, wiecie, relaksacyjną chwilką do tego, żeby gdzieś tam czegoś się nowego nauczyć. Ja pamiętam, jak wprowadziłam tego how much wood would a woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood, no to faktycznie była totalna pompa, każdy chciał się tego nauczyć i później wychodząc jakby z sali i przychodząc na kolejne zajęcia, oni to jakby powtarzali, więc tutaj mogę z tym materiałem się z Wami podzielić.
Następny to grudzień i Dzień Praw Człowieka. Oczywiście, słuchajcie, ja ten temat wybrałam, bo wiem, że mogę się pokusić o taką dyskusję z moimi grupami młodzieżowymi. Natomiast wy musicie też sami zdecydować, czy jakby to jest dla was. Ja to zrobiłam w taki sposób trochę ogrywający. Wiecie, nie wywaliłam im tych wszystkich praw człowieka, nie zaczęliśmy tego jakby czytać i analizować, tylko ja pokusiłam się o to, żeby zrobić prezentację. Tak naprawdę zrobiłam prezentację, która też nie była o takiej nazwie, tak? Tylko Children Make a Difference. I zaczęliśmy sobie pracować na materiale takim w formie prezentacji. Zaczęliśmy od krótkiej dyskusji na temat tego, jak wspominają swoje dzieciństwo, co z tego dzieciństwa zapamiętają do końca życia, czy są jakieś funny moments, które miały, czy są do siebie bardzo podobni, czy jak patrzą na zdjęcie swoje sprzed lat i teraz, to czy jest to takie samo. Potem wprowadziliśmy sobie trochę słownictwa, a następnie porównywaliśmy też sylwetki ludzi, żeby wiecie, jakby to ma być... To prawa człowieka oczywiście są i jeszcze mam do tego kolejny slajd, natomiast też fajnie jest to jakoś wprowadzić, osadzić ten angielski, więc ja skorzystałam sobie też z takiej książeczki właśnie Janusza Korczaka, którą posiadam, tutaj macie jej zdjęcie i zaczęliśmy sobie później, jak już nauczyliśmy się słów, omówiliśmy siebie, porównaliśmy siebie, zaczęliśmy sobie czytać fragment tej książki i rozmawiać o tym, jakie tak naprawdę prawa oni by chcieli mieć, tak? Jakie prawa czują, że mają, jakie prawa czują, że nie, jakich praw nie mają i tak naprawdę robiliśmy sobie taką burzę mózgów wspólną, gdzie każdy z nas pisał, czego mu brakuje i czego jakby ma aż na to. I potem faktycznie można w tym dniu danym skonfrontować to z prawami człowieka i sprawdzić, czy te, które są finalnie rozpisane, my mamy na swojej liście i je skonfrontować. Wiecie, tutaj też weszła debata dotycząca tego takiego porównywania między nastolatkami, bo jedni powiedzmy czuli, że nie mają powiedzmy prawa do, no nie wiem, manifestacji jakby siebie swoim ubiorem, tak, że nie wiem, różne takie, to była bardzo fajna dyskusja, bardzo mądra dyskusja, gdzie oni na przykład mówili, że nie wiem, do szkoły to się tak nie mogą ubrać, albo że właśnie teraz to się zmieniło, teraz jakby możemy się ubierać w taki inny sposób niż to kiedyś miało miejsce, tak. Ja na przykład mówiłam o takim moim doświadczeniu ze szkoły, którego się nie wstydzę, słuchajcie, ale no było takie dosyć dla mnie drastyczne, jeżeli chodzi o podejście nauczycieli do mnie. Nie wiem, byłam małą dziewczynką, ja nie wiem, co mi przyszło do głowy, ale to była jakaś, nie wiem nawet która klasa, nie pamiętam, ale stwierdziłam, że wezmę od mojej mamy podkład, żeby pomalować sobie jakby nim twarz. I słuchajcie, no moja ma bardzo ciemną karnację, jest dużo ciemniejsza ode mnie, więc wiadomo, że ja malując się pierwszy raz i to jeszcze jej podkładem wyglądałam dramatycznie, byłam cała odcięta, cała na twarzy pomarańczowa, no i pamiętam, że poszłam do szkoły, pierwsza lekcja to była historia i w momencie, kiedy nauczycielka mnie zobaczyła, jakby zaczęła, wiecie, nie wiem, krzyczeć na mnie, kazać mi iść do łazienki i tą twarz całą zmywać. Pamiętam, że no poszłam, wiecie, już zapłakana totalnie do tej łazienki, też nie miałam czym tego zmyć, więc zostało mi tylko tarcie rękami i papierem toaletowym, więc faktycznie można też pokusić się o zmierzenie waszych takich, zobaczcie, emocji związanych z tym, co się działo, z jakimiś takimi i prawami, i tym, co możecie, i tym, czego nie możecie. Ja na przykład mam takie grupy, z którymi wiem, że mogę o takich rzeczach porozmawiać, mogę im dać przykłady ze swojego życia, ale oni w kontrze dają mi przykłady z własnego podwórka, co dla mnie jest najbardziej budującym relacje elementem lekcji. To, że prowadzę język angielski, wiecie, to, że ja ich muszę nauczyć języka, aby wyszli w świat i się nim posługiwali, to nie znaczy, że nie mogę z nimi budować relacji i nie wchodzić z nimi w trudniejsze tematy niż powiedzmy, nie wiem, shopping, hobby, jakieś tam, wiecie, zwierzęta i tym podobne. Wcale nie. Tylko oczywiście trzeba ich tego nauczyć. To nie jest tak, że ja wchodzę z prawami człowieka, zaczynam z nimi rozmawiać, robię trudną prezentację, debatujemy i to jest moja pierwsza, druga czy trzecia lekcja. Oczywiście, że nie. Mam grupy, które uczę powiedzmy 3 lata i znamy się, można by powiedzieć, i 5 lat i znamy się jak łyse konie, więc naprawdę polecam wam, żeby z tą młodzieżą zacząć rozmawiać i też ich słuchać, ale też w kontrze mówić im coś o sobie, ażeby oni wiedzieli, że faktycznie w waszym życiu też różnie bywało, tak jak z tą moją historią i z tym moim bardzo złym doświadczeniem szkolnym, gdzie musiałam się zmywać.
Następnie w styczniu, słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał tą prezentację, tak jeszcze w ogóle ten, to piszcie wszystko do mnie później w mailu razem z prośbą o certyfikat, dobra? Czyli mogę Wam wysłać to Twist Your Tongue o łamańcach językowych, mogę Wam wysłać tą prezentację o tych Children Make a Difference, a teraz sobie przechodzimy już do stycznia i będzie dużo weselej, dzień Elvisa Presleya. I to też jakby, słuchajcie, pomyślałam sobie, że dobra, jest dzień takiego człowieka, fajnie jest o nim sobie zrobić jakąś burzę mózgów, dowiedzieć się więcej, ale też wpleść w tą muzykę i pójść do tego nurtu. No i tutaj macie przykładowe aktywności, które ja widzę, które mogą się jakby do tej lekcji przydać. Oczywiście ja bym pokusiła się o zrobienie dużego zdjęcia Elvisa Presleya. Siedzimy sobie wszyscy w kole i notujemy wszystko to, co o nim wiemy. Oczywiście mogą sobie do tego używać sprzętów, mogą do tego używać internetu, jeżeli mają taką ochotę, mogą używać wiecie, wiedzy takiej, którą już posiadają, tak abyśmy o tym Elvisie się jak najwięcej dowiedzieli. Nie tylko o jego karierze, ale też o jego życiu, o jego ubiorze, tak, o wszystkim tak naprawdę, tak żebyśmy mogli z tego wyjść do mówienia i ciekawej rozmowy. Następnie można by było przeprowadzić debatę, gdzie bierzecie na warsztat zagadnienie rock and roll i grupa A, czy uczeń A wierzy, że tak jak tutaj napisałam, strongly believe rock and roll is the greatest form of music, czyli że jest najlepszą formą muzyki, rock and roll, a druga drużyna, czy druga osoba, czy partner twierdzi, że tak nie jest. No i zobaczcie, już są te zderzenia. Już gdzieś rozmawiamy, budujemy sobie argumenty, przygotowujemy się do tego, aby gdzieś tam tą dyskusję w fajny sposób poprowadzić. No i ja to robię różnie. Debaty u mnie na zajęciach są bardzo często, albo takie stawianie, wiecie, uczniów między wersją A i wersją B, więc w parach śmiało, w mini grupach śmiało, ja też lubię takie, wiecie, takie debaty ogólne, gdzie każdy gdzieś tam zabiera głos i jest też jakiś skryba, jest też jakaś osoba, która decyduje, powiedzmy, które te argumenty były najmocniejsze, a które nie do końca do nas przemówiły, czyli gdzieś tam od razu dyskutujemy o tym, kto tak naprawdę potrafi swoje argumenty obronić, ale też kto potrafi dyskutować w odpowiedni sposób. Bo ja przy okazji debat od razu swoim uczniom mówię, aby wchodzili w te interakcje, czyli na przykład, nie wiem, I see your point, tak? Albo, nie wiem, you're partly right, but on the other hand, czy wiecie, po prostu takie transition words, które też w sytuacji egzaminacyjnej na przykład przy przygotowywaniu się do egzaminów FIRST Cambridge'owych czy tam innych są bardzo użyteczne. Oczywiście tutaj przy tym dniu nie obeszłoby się bez jakiejś piosenki. Ja bym się pokusiła już jakby wchodząc z tego Elvisa, jakąś piosenkę Elvisa. Oczywiście słuchamy Fill the Gaps, uzupełniamy dziurki. I mówimy sobie o piosence. Ja też piosenki uważam, że są świetne do rozmów o, nie wiem, o gramatyce, o slangu, o skrótach, o stylu, w jakim były pisane, czy to teraz są, czy to były wcześniej. Więc piosenka jest materiałem autentycznym, na którym tak naprawdę bardzo, bardzo owocnie można pracować. Oprócz tego mam jeszcze swój ulubiony quiz z YouTube'a, gdzie macie różnego rodzaju style muzyczne. No i uczniowie muszą jakby rozszyfrować, który styl muzyczny właśnie leci. I to też pozwolę sobie Wam podlinkować właśnie teraz, żebyście mogli sobie na to zerknąć i już móc wykorzystać na przykład nawet przy temacie jakimś innym muzycznym. To są różne. Leci kawałek muzyczki, za chwilę jest, poczekajcie, bo coś tutaj mi nie chce wejść. Dobra, Facebook mówi, żebym spróbowała za chwilę wrzucić Wam komentarz, także spróbuję Wam jeszcze raz ten link podrzucić. Więc taki quiz, który Wam sprawdza, czy oni znają te style muzyczne, jakie rozumują, jak słuchają, czy mają jakieś inne przykłady piosenek na przykład, które pasują do tego stylu muzycznego. No i co? Jeszcze mógłby być jeden pomysł, taki Wam wrzucam, taki wiecie, od razu. Trochę wymaga od Was pracy i przeszukania, ale przecież moglibyśmy się pokusić o znalezienie różnego rodzaju nagłówków, gazet, w tym momencie jakichś tam, nie wiem, postów, jakichś wpisów do różnego rodzaju blogów i porozmawiać na temat tych nagłówków jako o personie, tak? Elvisa Presleya. Czyli mamy na przykład tutaj, tak jak Wam pokazałam, Elvis Presley gets, Medal of Freedom. Tak,
bo ja jak patrzę na StreamYardzie, to mam mniejszą prezentację. Więc tak naprawdę tutaj kolejny raz możecie się pokusić o to, żeby znowu dyskutować, znowu rozmawiać i oczywiście dobierać sobie też ten poziom do grup wiekowych, w jakich działacie. Oczywiście z młodzieżą łatwiej, z nastolatkami łatwiej na ten temat. Ja pamiętam, jak pokusiłam się w zeszłym roku o Beatlesów w grupach takich 12-13-letnich, no to dwóm osobom chyba na sześć podeszło i w ogóle coś wiedziały na ten temat, natomiast reszta totalnie nie, no bo to nie jest ten klimat, tak? Trend teraz jest zupełnie inny i też polecam Wam, żeby się troszeczkę osłuchiwać, nawet jeżeli czujecie, że na przykład styl muzyczny, którym operują Wasi uczniowie, nie jest dla Was, to i tak fajnie by było coś wiedzieć. Powiem Wam, że to jest clue też w mojej głowie, jeżeli ja uczę, że nawet jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, jeżeli coś nie do końca mi się podoba, jeżeli może nawet powiem, że czegoś nie lubię czasem, to i tak chcę o tym wiedzieć. Więc jeżeli na lekcjach pada jakieś hasło dotyczące jakiegoś tematu, gry, piosenki, artysty, youtubera, nie wiem, tiktokera, o którym ja nic nie wiem, no to ja sobie gdzieś tam to notuję i mówię im, że słuchajcie, nie znam tej osoby, ale chętnie się czegoś na ten temat dowiem i może wrócimy do tej dyskusji, jak już będę bardziej wyedukowana i faktycznie to działa na plus dla mnie i pozwala nam na dalsze dyskusje, więc tutaj jak najbardziej jeszcze taka mini wskazówka ode mnie. Luty. Międzynarodowy Dzień Goldena. Oczywiście ja nie przywiązywałabym wagi tylko do tej jednej rasy, natomiast akurat rzuciło mi się to w oczy w tym kalendarzu świąt nietypowych i mówię, dobra, pogadajmy o psach. I ja bym się pokusiła o porozmawianiu o różnych rasach. Zobaczcie, jak często my pytamy dzieciaki, czy mają jakieś zwierzątko i one zawsze odpowiadają bardzo ogólnikowo, tak? Mówią, jak się nazywa, ile ma lat, jak wygląda, ale też widzę bardzo mocną potrzebę do tego, aby powiedziały, jakie jest rasy. No i fajnie wejść w takie zajęcia i sprawdzić, czy te rasy są dla nich znane, porozmawiać o różnicach między tymi rasami, o różnicach w kolorze, w wyglądzie. Tutaj od razu mi wlatuje, wiecie, can, can't, bez żadnego problemu, like, don't like. Właśnie rozmowa o własnych zwierzakach też. Tutaj już ostrzegam, to już jakby, to tak jak wy czujecie, ale może być też tak, że nie wiem, przychodzą z tymi zwierzakami na zajęcia albo nie wiem, mówicie rodzicom, że chcielibyście, żeby zaprezentowali zwierzaka, nie wiem, przez pierwszych 5-10 minut zajęć i faktycznie oni są z nimi, robicie krótką dyskusję, a następnie rodzice zabierają zwierzaczki do domu, żeby gdzieś tam mocno ich nie wymęczyć, ale też ja uważam, że fajnie by było pokazać, bardzo dużo osób ma pieski, kotki, wiecie, czy tam jakieś chomiczki, ale pokazać na przykład na przykładzie psów, jak bardzo ważny jest ten dog's body language, tak? Czyli powiedzmy, co oznacza różnego rodzaju szczekanie, czy poruszanie się, czy spanie. Ja w przypadku dosłownie takich innych zajęć, gdzie mieliśmy zwierzęta, puściłam dzieciakom filmy dotyczące tego, jakie spanie psa, co o nim mówi, tak? Czy on się czuje komfortowo, czy on się czuje zagrożony, czy on powiedzmy czuje jakiś niepokój, czy może dba o to, aby mu było bardzo ciepło. No i dzieciaki były mega zainteresowane, powiem Wam szczerze. Pierwszy raz o tym słyszały niektóre, więc tak naprawdę zobaczcie, nauczą się czegoś nowego, wrócą z tych zajęć i powiedzą, kurde, no mój Nodi to dzisiaj spał totalnie z wywalonymi nogami do góry, co oznacza, że czujesz się w tym naszym domu, mamo, tato, bezpiecznie. No i jakby od razu wchodzi dyskusja, skąd ty masz taką wiedzę, a bo dzisiaj oglądaliśmy film, który nam to wszystko zobrazował. I tak samo właśnie tutaj następne właśnie te sleeping positions, a tutaj ten wcześniejszy, który Wam pokazywałam, to też jest jakby o szczekaniu i różnych zachowaniach psów. Także tutaj śmiało możecie się o to pokusić. Dobra, idziemy dalej. Ja może sprawdzę znowu, czy mi ten czat działa, bo chciałam Wam wrzucić ten quiz o tych pioseneczkach i coś mi tutaj nie wchodzi. Nie wiem, czy to kwestia może mojego internetu. Nie, już chyba poszło. Dobra. Marzec, w marcu jest taki wspaniały dzień, czwarty, który się nazywa Dniem Gramatyki i jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, dobra, od razu w to wchodzę. I ja bym się pokusiła o zrobienie tego totalnie w ten dzień i powiedzenia dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Gramatyki, więc i my musimy się odnieść do tego dnia. I co tak naprawdę można by było z tymi ciężkami zrobić? No oczywiście nie jestem
jestem zwolennikiem tej ćwiczeniówy, czyli ja bym ich nie posadziła teraz do książki i nie powiedziała, że nie wiem, od 18 do 19.15 macie tutaj zadanka, wydrukowałam wam 4 strony, ja teraz będę popijać kawusie, a wyróbcie. Nie, 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 pokusiłam się o coś bardziej sympatyczniejszego dla uczniów i rozpisałam wam tutaj przykładowe aktywności, ale w formie stacji dydaktycznych. Pozwolicie, że się napiję łyczek wody i będę wam te stacje opowiadać. Dobra, stacja numer 1. Na tablicy korkowej macie różnego rodzaju pytania. Fajnie, jakbyście przygotowali takie, które będą sprawdzały różnego rodzaju aktywności i czasy. Czyli nie wiem, coś się zaczyna od do, coś się zaczyna od have you ever, coś się zaczyna od will, coś się zaczyna od did. Od wszystkiego, co chcecie sprawdzić z daną grupą i przygotowujecie do tego, powiedzmy, punktację, czyli nie wiem, present simple to jest za, nie wiem, 5 punktów, a present perfect to już jest za 10 punktów. Macie piłeczkę i rzucacie w te dane pytania i musicie mi na nie poprawnie, gramatycznie odpowiedzieć. I jak zdobędziecie 20 punktów, możecie przejść do następnej stacji. I sprawdzacie sobie od razu znajomość i pamięć waszych uczniów, czy oni po tych wakacjach to ogarniają, czy nie, no chyba, że chcecie to zrobić w marcu, no to musicie trochę poczekać i trochę do tego marca ich nauczyć, żeby dopiero to sprawdzić. No ale myślę, że oprócz dnia gramatyki jesteście w stanie wykorzystać te pomysły też zaraz, od razu, pojutrze, jutro, w zależności jak się przygotujecie. Stacja numer 2, QR code z filmem. Jest taka stronka ESL Video Lessons, myślę, że znacie. Dajcie znać, czy znacie. Jeżeli nie znacie, to wam wrzucę też link do tego. I tam bym sobie wybrała jakieś różne filmiki, czy właśnie takie różnego rodzaju czasy, czy jakieś tam conditionale bym wybrała, czy jakiś passive voice, czy właśnie, nie wiem, past simple. Do każdego zrobiłabym QR code i przyczepiła na tablicy w formie stacji, a następnie uczniowie musieliby to zeskanować i w takim quizie wziąć sobie udział. To jest taka wideolekcja. Następnie na stacji numer 3 na przykład położyłabym jakąś grę planszową. Ja mam fajne gry gramatyczne z firmy Regipio, które mają porównania czasów i pewnie położyłabym kilka pudełek tej gry, tak aby moi uczniowie mogli sobie wybrać, w którą chcą zagrać. Natomiast też jakby w sieci jest bardzo dużo takich do pobrania gotowych, wiecie, PDF w formacie A4 czy A3, możecie to pięknie wydrukować, możecie sobie nawet zalaminować i polecam, żeby to było jakby na przyszłość i zagrać. Wiem, że też pani z klasą, tak, Agnieszka Iwanicka, ona też ma w swoim repertuarze bardzo dużo ciekawych różnych gier, czy to na gramatykę dla dzieci, czy to na gramatykę dla młodzieży i też często gdzieś tam po jej materiały sięgałam, także też wam odsyłam do tego i polecam. Stacja numer 4, dobra, niech będzie to ćwiczeniówka z uzupełnianiem luk, tylko niech tam będzie jakiś miks czasów, słuchajcie. Nie jakiś taki prosty, że nie wiem, wypełnij luki samym present simple, tylko wymiksujmy im to, wrzućmy wszystko do jednego kotła, niech oni to mieszają i sprawdzimy, czy sobie z tym dają radę, czy też nie. Następnie na stacji numer 5 to by był Kahoot albo Bluket, oczywiście z wybranym quizem gramatycznym. Na stacji numer 6 Once Upon a Time i Kość Opowieści, czyli gdzieś tam wisi karteczka, która właśnie ma Once Upon a Time i pod spodem zdjęcie, żeby rzucić powiedzmy 6 kostkami i leżą te moje Story Cubes. Dzieciaki rzucają i muszą napisać historyjkę w zależności od tego, co tam im wyszło na tych ikonkach. No i oczywiście Once Upon a Time, kiedyś, więc sprawdzamy sobie czasy przeszłe. Na ostatniej stacji ja robię zazwyczaj 7, słuchajcie, oni się wyrabiają tak zrobić, nie wiem, 5, w zależności jaką grupę wiekową mam, w zależności od tego, jak długie są moje zajęcia, mówię 60, 75 minut, 90, natomiast 5 wyrabiają się na pewno, ale dla mnie bardzo ważne jest to, aby miały wybór, że podchodzą jakby, muszą zrobić to, co ja ich proszę, ale mają dodatkowo wybór, czyli mogą sobie wybrać aktywność, którą chcą. I ostatnia stacja numer 7 to Running Dictation, naładowane czasami gramatycznymi, czyli ja sobie znajduję jakiś tekst, tak? A następnie oni w parach czy w grupach muszą podawać sobie różne zdania i przepisywać to, aby uzyskać jak najmniejszą liczbę błędów. No i oczywiście pod koniec robimy sobie takie sprawdzenie. No i wydaje mi się, że przejście takiego dnia gramatycznego byłoby dla uczniów
bardzo przyjemne. I no dobra, marudziliby na pewno, tak? O Boże, całe zajęcia była grama. No ale dzień gramatyki w końcu, więc nie mogłoby być inaczej. Dobra, lecimy dalej. Następny to jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w kwietniu, ale też wybrałam ten dzień po to, aby Was zachęcić do tego, aby nie bać się tych książeczek i czasami je na te zajęcia brać i starać się z nimi czytać. Ja ostatnio zakupiłam takie książeczki. Będąc w TK Maxie była jakaś fajna paczka, która miała 10 książeczek i wydaje mi się, że zrobienie takiego kącika czytelniczego w sali, czy też po prostu zrobienie go na dany ten dzień będzie bardzo fajne. Oczywiście co? Książka widoczna, do tego jakieś karty obrazkowe, do jakieś papety, siedzimy sobie, są podusie. Do tego, wiadomo, jeszcze jakaś taka dyskusja, czyli ja czytam tą książkę z nimi razem, pokazując im te wszystkie ilustracje. Oni na tych ilustracjach również pokazują mi, co tu się znajduje, czy to jest jakiś tam, nie wiem, tygrys, czy to jest powiedzmy, nie wiem, zoo, czy to jest, nie wiem, innego rodzaju miejsce, gdzie to może się odbywać, czy to jest Afryka, czy może gdzieś w jakimś miejscu w Polsce. I ja im zadaję jeszcze dodatkowo do tego pytania. Tak sobie gdzieś tam wyobrażam ten mój moment taki czytelniczy z dziećmi. No i też pokusiłam się o to, aby Wam wskazać tak naprawdę, ile tych korzyści czerpiemy z brania tych książeczek na nasze zajęcia językowe. Nie dość, że zobaczcie, dziecko się osłuchuje z brzmieniem. Czasami jakby ja kocham czytać, jakby kocham im czytać. To jest tak, że ja puszczam też jakby lektora, ale w takich innych ćwiczeniach, takich bardziej, wiecie, w książce, gdzie mamy jakiś reading na przykład, ale jeżeli ja już chcę z nimi wziąć książeczkę i być z nimi tu i teraz, to ja to czytam, tak? I staram się z całych moich sił, aby były tam emocje, aby tam była intonacja. Oczywiście przygotowuję to wcześniej, ja na takie zajęcia nigdy nie wchodzę, wiecie, ach, może dzisiaj przeczytam książkę, wezmę jakąś z półki i lecimy. Nie, dlatego że musicie mieć to gdzieś zaplanowane, żeby to fajnie wyszło i żeby oni chcieli w tym uczestniczyć. Rozwija słownictwo, oczywiście, że tak. Dzieciaki poznają nowe zwroty, poznają nowe wyrażenia, widzą, że te książki wcale nie są takie straszne, tak? Przyswajają nieświadomie gramatykę, jeżeli robicie to bardzo regularnie. Oczywiście mamy pozytywne nastawienie do języka, dlatego że ten język nie jest dalej tylko tym podręcznikowym, tylko tym zamkniętym w sali, tylko tym przy ławkach, tylko jest czymś, co możemy robić w kole, razem, integrując się dodatkowo. Uczy różne elementy kultury, tak jak macie tutaj napisane, tak? Rozwijamy wyobraźnię, dzieci bardzo kochają sobie wyobrażać różnego rodzaju bohaterów. Możecie się później pokusić o jakieś follow-up exercises, jakieś tam ćwiczenia dalsze, gdzie oni będą nad tą książeczką pracować. Wydaje mi się, że mało jest do tego przestrzeni, żeby wygospodarować czas na czytanie, ale może da się, tak? Musicie sobie przeanalizować ten swój plan, który macie, ten cały program, który musicie przepracować przez ten rok szkolny i może jesteście w stanie przynajmniej kilka razy w trakcie tych wielu miesięcy wejść z jakąś książeczką i to zrobić, na przykład ze wszystkimi swoimi grupami. I spędzić przy tym miło czas. Uważam, że wszystkie jakieś takie dodatkowe aktywności pozwalają na integrację i budowanie relacji z uczniami. I to naprawdę jest dla mnie ten duży plus. Dobra, następnie mamy maj. I tutaj wchodzimy w dzień bez śmiecenia. Oczywiście, co pierwsze przychodzi do głowy? Jakiś tam, wiecie, recycling, tak? Jakie bycie eko, wszystko teraz mamy totalnie on top. No i też mam taki materiał, który przygotowałam i na jego bazie powiem Wam, jakie aktywności można zrobić. Natomiast oczywiście nie musicie się do tego przywiązywać i możecie gdzieś tam pomyśleć o jakichś innych swoich. Dla mnie podstawowa rzecz to oczywiście dyskusja. Gdzieś tam przychodzę z różnymi, powiedzmy, śmieciami, przetargam te śmieci wszystkie w jakimś worze, rozsypuję je na ziemię i zapraszam swoich uczniów do dyskusji. No i najpierw niech oni jakby domyślą się, jaki jest temat zajęć, tak? O, tutaj Pani przyniosła jakieś ten... Tu coś po serku, tu jakąś butelkę, tutaj coś tam, okej, dobra, no co to może być za temat? No pewnie jakaś segregacja śmieci, no dobra, no to ja idę w to, tak? Mam tutaj te śmietniki, posegregujmy te śmieci, dobra, na co się segreguje? Powiedzcie mi, ja nic nie umiem, nie umiem segregować śmieci, nie robię tego.
co dalej? No i ja zaczynam od tego zadawać im dodatkowe pytania. Czy segregujecie śmieci w domku? A czy umiecie to robić? Czy macie czasami wątpliwości, co powinno być gdzie? Jak myślicie, jak wpływa jakby segregacja śmieci, bycie eko, branie jakby bardziej takich ekologicznych produktów na nasze życie? I od tego sobie wychodzimy, ale takie, wiecie, początkowa dyskusja musi być taka badająca jakby ich słownictwo, badająca ich podejście na ten temat. Następnie ja mam tutaj tą piątą kartę, gdzie są różnego rodzaju słówka, i też my sobie te słówka analizujemy, budujemy z nimi zdania, tworzymy z nimi różnego rodzaju treści, tworzymy z nimi historyjki, tak aby one się oswoiły z nowymi jakimiś słówkami, które tutaj są. Są i prostsze, i są trudniejsze, wiecie, jakieś pollution, footprint, mamy, co tu jeszcze, fuel, plastic, toxic, metal, więc tak naprawdę możemy z tymi słówkami zrobić różnego rodzaju rzeczy. Mamy też flashcardy, które później gdzieś tam pakują oni mi do tych różnych śmietników. I też taki pomysł, który fajnie u mnie wychodzi i też chcę Wam go sprzedać, bo robię go bardzo często. To jest jakby robienie różnego rodzaju pokazów z tymi śmieciami. My sobie te śmieci zbieramy, tutaj macie mój filmik też, który nagrałam na temat tych kart, gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej, 10 minut mówienia tylko o tym materiale, także zapraszam do oglądania. To po wpisaniu w Google, ekologiczny pokaz mody, czy tam jakiś śmieciowy pokaz mody, wyskakuje Wam mnóstwo obrazków, gdzie dzieciaki są przebrane, gdzie są modelami i modelkami, ale takimi eko i takimi pokazującymi też, że śmieci dajemy im drugie życie. Ja takie pokazy mody organizuję ze swoimi uczniami. Tak naprawdę ich to oni sobie wybierają, oni się stylizują, oni wybierają sobie ubrania, oni przygotowują projekt tego ubrania i przynoszą te wszystkie materiały na zajęcia. I potem to realizujemy, robimy sobie catwalk i na koniec tego catwalk muszą się przedstawić, powiedzieć, w co są ubrani, czyli gdzieś tam ta produkcja językowa i słownictwo oczywiście jak najbardziej jest. Wszystko tak naprawdę używaliśmy, kartony, folie, reklamówki, opakowania po jogurtach, butelki, druciki, co tam jeszcze, magazyny, tak, czasopisma, gazety, jakieś, nie wiem, dużo oni przynosili tych rzeczy, bardzo dużo, tak naprawdę wszystko, co znaleźli w domu, co się dało wyczyścić, z tego właśnie robili te swoje ubrania. Robiły dziewczyny sukienki z reklamówek, chłopcy robili na przykład z butelek sobie buty, wycinali w środku, więc to jest naprawdę mega kreatywne zadanie, mega znowu projektowe podejście i też bombardowanie słownictwem, bo tak naprawdę wszystko to, co oni przyniosą, muszą umieć nazwać, więc my już gdzieś ten angielski znowu eksplorujemy, dyskutujemy i badamy, tak? Więc tutaj macie dzień bez śmiecenia, ekologiczny pokaz mody, jak wpiszecie w Google, to wyskoczą Wam właśnie różnego rodzaju pomysły, jak to u siebie zrealizować. Dobra. W czerwcu mamy taki dzień, który się nazywa Dzień Chemika i tak naprawdę oczywiście chodzi tutaj o eksperymenty. Eksperymentów można wymyślić co niemiara, natomiast ja bym przygotowała wszystko na ten dzień tak bardzo pod bycie chemikiem, czyli jakaś tam dekoracja sali, ustawienie stolików, tak żeby to wszystko jakby fajnie wyglądało. Oprócz tego strój, czyli bym poprosiła o ubranie się dzieci na biało, bądź przyniesienie po prostu jakiegoś fartuszka, czy może mają jakiś kitel przypadkowo w domu, jakieś gogle, to mogą być też okulary, tak żebyśmy wyglądali trochę bardziej jak chemicy. Wszystkie przybory bym naszykowała i wymyśliła kilka prostych eksperymentów do zrobienia na lekcji. I tak naprawdę ja Wam tutaj wstawiłam 4, ale w momencie, kiedy wpiszecie sobie właśnie w wyszukiwarkę eksperymenty do zrobienia z dziećmi, albo właśnie czy w domu, czy w szkole, wyskakuje bardzo dużo pomysłów, więc możecie sobie dobrać taki, z którym Wy się czujecie w porządku. Nie wszystkie są łatwe też, tak? Ja staram się robić to zawsze jeszcze wcześniej w domu i sprawdzić, czy to wszystko będzie działało. Więc te, które tutaj Wam napisałam, 4,
są super, więc jak wpiszecie je do wyszukiwania, też zadziała. Lava Lamp oczywiście, to myślę, że każdy z Was o tym gdzieś chociażby słyszał. Zrobienie wulkanu z octem, to też robiłam na zajęciach i faktycznie te wybuchy powodowały w dzieciach takie wow, Boże, to faktycznie gdzieś tam wystrzela i potem wulkanie opada. Można też zrobić taką burzę w szklance i my też robiliśmy bardzo prosty piasek kinetyczny, który tak naprawdę w sklepach jest, kosztuje dosyć sporo, a można go zrobić przy pomocy mąki, oleju i tam jeszcze kilku rzeczy, można dodawać jakieś barwniki spożywcze. Tak naprawdę możecie się pokusić o to, aby ta lekcja była kolorowa, żebyśmy się ubrudzili i żeby było tych eksperymentów kilka w trakcie lekcji, tak żeby oni wyszli i poczuli, że naprawdę dużo dzisiaj eksperymentowali i dużo, dużo zrobili. No to widzicie, jakby to tak, to co mi się nasunęło po prostu w głowie, tak? Od września do czerwca w tym kalendarzu macie ogrom różnych inspiracji. Jeżeli teraz macie jakieś pytania do mnie, to śmiało zadawajcie. Czy mam coś Wam jeszcze podlinkować? Bo jestem przygotowana, spisałam sobie wszystkie linki, więc mogę Wam je tutaj podrzucić, jeżeli coś konkretnie byście chcieli. No i co? Ja w tym czasie Was chcę zachęcić do tego, aby ten Kalbi zeksplorować, aby sprawdzić sobie, czy może jakieś święta inne niż moje Wam się spodobają. Mnóstwo jest tego. Jesteście w stanie pod wszystko dopasować, czy pod takie bardziej lekcje projektowe, czy pod lekcje bardziej z podręcznikiem, które będą Wam pasowały do tematu, czy lekcje połączone z jakimś innym przedmiotem szkolnym, czy forma nauczania zintegrowanego. Tak naprawdę to w Waszej głowie gdzieś tam są te limity i jeżeli Wy się ich wyzbędziecie, to stworzycie naprawdę ciekawe pomysły, ciekawe zajęcia. No i tak jak powiedziałam na początku prezentacji, w czwartek puszczę Wam taki post właśnie z tym Kalbim, gdzie poproszę Was o wrzucenie jakichś różnych inspiracji, więc jeżeli mielibyście ochotę na to, aby się z kimś tymi inspiracjami swoimi podzielić, no to będziecie mieli miejsce do tego, żeby to wrzucić. I teraz oczywiście, jak co tydzień, zapraszam Was na kolejny Facebook Live, który odbędzie się 12 września o godzinie 19:30 i będę mówić o obrazkowych konwersacjach. W ogóle zarówno konwersacje, speaking, jak i obrazki, to coś, z czym czuję się gdzieś bardzo dobrze i bardzo dużo tego na zajęcia wprowadzam. I chciałabym Wam pokazać, jak na przykładzie różnych obrazków, czy to flashcardów, czy to obrazków autentycznych, czy to obrazków takich, które mają w sobie jakiś taki, nie wiem, społeczny przekaz, czy jakiś problematyczny przekaz, czy to jakieś nagłówki i obrazy z czasopism, jesteście w stanie przełożyć na konwersacje i na dyskusje i na wykorzystanie tego w Waszych salach lekcyjnych. Także jeżeli jesteście chętni i jeżeli chcecie takie obrazkowe konwersacje u siebie na zajęciach prowadzić, to ja Was bardzo serdecznie za tydzień zapraszam. Jeżeli ten Facebook Live wydał Wam się ciekawy, obejrzeliście, byliście ze mną do końca, to piszcie maila na angielski na głowie @gmail.com bez polskich znaków i chętnie wyślę Wam zarówno certyfikat, jak i materiały, o których wspominałam w trakcie Facebook Live'a. Tylko musicie mi po prostu napisać, które konkretnie byście chcieli, czy łamańce, czy może ten recycle, czy może tą prezentację Children Make a Difference i chętnie z Wami się dzielę i mam nadzieję, że będziecie to wykorzystywać w trakcie swojego roku szkolnego, tak? Który już się rozpoczął. No dla mnie jeszcze nie, dla mnie 19 września, ale dla Was już tak. Także słuchajcie, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Tak jak mówię, piszcie, dawajcie znać i liczę na Waszą obecność w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.